Siemano, z tej strony Herbu. Zapraszam Was na kolejne miesięczne podsumowanie premier gier, będące zarazem moim subiektywnym rankingiem tytułów, które uważam za najciekawsze. Klasycznie, topka miała pojawić się na początku miesiąca, no ale jak to u mnie bywa, doszło do obsuwy spowodowanej wieloma różnymi czynnikami. No cóż, tak czy inaczej, mam nadzieję, że w czerwcu uda się wrzucić miesięczną topkę gier już o czasie, czyli na początku miesiąca. A póki co, nie przeciągam i zapraszam Was na moje subiektywne top 7 premier gier w maju 2024 roku. Miłego seansu! Miejsce 7. Haunty. Ranking zaczynamy od produkcji, która swoje wyróżnienie dostała w moim ostatnim filmie, czyli w zestawieniu najbardziej zaskakujących pozycji w 2024 roku. Nic dziwnego więc, że produkcja ta jest również jedną z najciekawszych premier maja. Niepozorna pozycja indie opowiada historię ducha, który przemierza osobliwy świat, nawiedza napotkanych jego mieszkańców oraz po drodze rozprawia się z licznymi przeciwnikami. To, co jest wizytówką tej produkcji, to oprawa graficzna, która ewidentnie stawia na artystyczne podejście, jeżeli chodzi o design gry. Tytuł charakteryzuje się pięknie wykreowanymi miejscówkami oraz postaciami. I co najważniejsze, przeważnie gra wyświetla dwie kontrastujące ze sobą barwy. Trzeba przyznać, że taki zabieg jest niezwykle oryginalny, no i po prostu przyciąga oko. Warto zatem moim zdaniem dać temu tytułowi szansę, gdyż zapowiada się niezwykle immersyjna przygoda. Haunty zadebiutuje 23 maja 2024 roku na PS4, PS5, Xboxach One i Series XS, Nintendo Switch oraz na komputerach PC. Miejsce 6. Rakugaki. RKGK, czyli inaczej Rakugaki, to kolejna produkcja, która wydawana jest przez Gearbox Software. Tytuł prezentuje się niezwykle efektownie i ciekawie, na co wskazuje udostępniony przez twórców trailer. Produkcja stawia na anonimową rysunkową stylizację przypominającą anime oraz chyba, co najważniejsze, na ogromny dynamizm pod kątem gameplayowym. Tytuł bowiem wyposażony został w multum rozbłysków i efektów specjalnych, które ozdabiają potyczki z przeciwnikami. Ponadto samo przemierzanie świata gry jest mocno zróżnicowane, a otoczenie jest bogate w kolory i różnorodny design lokacji. Co do ogólnej prezencji, to produkcja trochę kojarzy mi się z takim Hi-Fi Rush, tyle że bez elementów rytmicznych. Trzeba przyznać, że Rakugaki zapowiada się na grę, która zaserwuje nam kawał przyjemnie spędzonego czasu. Pozycja zadebiutuje 22 maja 2024 roku, póki co jedynie na komputerach PC. Miejsce 5. Animal Well. Tytuł, który również wymieniłem przy okazji mojego zestawienia najbardziej zaskakujących tegorocznych pozycji. Animal Well to produkcja indie, w której sterujemy kropelką bliżej nieokreślonej substancji, która to przemierza świat pełen przeróżnych zwierząt. Niby nic odkrywczego, a jednak pozycja z miejsca zebrała uznanie graczy oraz recenzentów. W głównej mierze stało się to za sprawą jej designu i oprawy wizualnej. Gra bowiem posiada stylizowaną na retro, bogatą w neonowe światła, oryginalną oprawę 2D, która ewidentnie mocno wyróżnia się na tle innych gier. Sam gameplay również wygląda ciekawie i wciągająco, mimo tego, że w zasadzie jest prosty jak budowa cepa. Ot, cała gra opiera się na eksploracji metroidvaniowych poziomów, w których to kryją się przeróżne sekrety do odkrycia. Nie od dziś jednak wiadomo, że najprostsze rozwiązania są tymi najbardziej wciągającymi. Animal Well jest już dostępne do kupienia, bowiem gra zadebiutowała 9 maja 2024 roku na PS5, Nintendo Switch i komputerach PC. Co jeszcze warto zaznaczyć, to fakt, że tytuł jest dostępny w ramach subskrypcji PlayStation Plus Extra. Zatem jeżeli posiadacie abonament Sony, to na pewno warto sprawdzić Animal Well. Miejsce 4. Paper Mario: A Thousand Year Door. Na miejscu 4. remake wydanego pierwotnie w 2004 roku Paper Mario na GameCube. Pozycja obowiązkowa dla fanów wąsatego hydraulika, a zarazem jeden z wielu ostatnio wydanych remake'ów przez Nintendo. Widać gołym okiem, że Japończycy skupiają się na produkcji oryginalnych gier na swoją następną konsolę, a Switch pod koniec swojego żywota będzie obfitował we wszelkiego rodzaju remake'i i odświeżenia. Fani Paper Mario doskonale powinni znać zasady kryjące się za tym tytułem. Produkcja nie jest bowiem typową platformówką, a grą fabularną z elementami RPG i rozwiązywaniem logicznych zagadek. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, zarówno Mario, jak i inni bohaterowie oraz przeciwnicy są zrobieni z papieru. To samo tyczy się otoczenia w grze. Koncept ten był już obecny wcześniej, jeżeli chodzi o gry z hydraulikiem, jednakże nadal jest to ciekawe podejście, które również powoduje interesujące zmiany w gameplayu.
Paper Mario A Thousand Year Door pojawi się 23 maja 2024 roku ekskluzywnie na Nintendo Switch. Miejsce trzecie, F1 24. I tak oto dochodzimy do podium owej topki. Na miejscu trzecim ląduje temat dla fanów wyścigów Formuły 1. Zmiany względem ubiegłorocznej odsłony dotyczą w głównej mierze trybu kariery, który to tym razem pozwoli na jej przejście za pomocą jednego z 20 prawdziwych kierowców Formuły 1. Poza tym EA zapowiedziało usprawnienia graficzne, takie jak bardziej szczegółowe modele kierowców, samochodów czy tras. Oprócz tego szkielet produkcji raczej pozostanie bez zmian. Jednakże nie ma co ukrywać, że cały czas jest to bardzo solidny racer, który świetnie odwzorowuje zachowania na prawdziwym torze Formuły 1. Fani na pewno nie będą zawiedzeni. Warto także wspomnieć, że gra zaoferuje 24 trasy, które faktycznie będą torami tegorocznego sezonu Formuły 1. F1 2024 wjeżdża na półki sklepowe 31 maja 2024 roku na PS5, Xbox Series XS, Xbox One i PS4. Miejsce drugie, Homeworld 3. Miejsce drugie należy do trzeciej części znanej strategii czasu rzeczywistego umiejscowionej w kosmicznym settingu. Fabularnie tytuł kontynuuje wydarzenia przedstawione w części poprzedniej, natomiast gameplayowo mamy tutaj do czynienia z typowym RTS-em. Oznacza to, że naszym głównym zadaniem będzie rozbudowa swojej bazy oraz oddziałów, pozyskiwanie nowych technologii służących właśnie wcześniej wspomnianemu rozwojowi oraz oczywiście dozbrajanie się tak, aby stawić czoła kosmicznym przeciwnikom. Osobiście przyznam, że nigdy w Homeworld nie grałem, ale patrząc po gameplayu z trzeciej części, chętnie bym spróbował. Szczególną robotę jak dla mnie robi tutaj setting sci-fi, który wygląda na klimatyczny i przemyślany. Myślę więc, że jak odkopię się z hałdy tytułów do ogrania lub jak znajdzie mnie po prostu bardzo silna ochota na jakiegoś RTS-a, to moje oczy zwrócą się właśnie ku trzeciej części Homeworld. Homeworld 3 zadebiutował 13 maja 2024 roku, ekskluzywnie na komputerach PC. Miejsce pierwsze, Senua's Saga Hellblade 2. Tytuł, którego jestem niesamowicie ciekaw oraz z którym wiążę pewne obawy. Zacznę może od tych drugich. Mianowicie w świetle ostatnich poczynań Microsoftu, to jest zamykania swoich świeżo zakupionych studiów deweloperskich oraz patrząc na to, jak słaby marketing towarzyszy drugiej części Hellblade, obawiam się o sprzedaż tej gry oraz, co za tym idzie, o samą przyszłość studia Ninja Theory. Z drugiej jednak strony Hellblade 2 to produkcja, która zapowiada się na kawał niesamowitej przygody, zarówno fabularnie, jak i wizualnie. Historia gry ponownie skupia się na Senui, czyli bohaterce, która walczy ze swoimi wewnętrznymi demonami w postaci psychozy. Gra zatem opowiadać będzie nie tylko o walce z typowym złem zewnętrznym, ale także tym wewnętrznym. Wizualnie natomiast zapowiada się produkcja, która graficznie pozamiata wszystko, co do tej pory widzieliśmy. W kwestii wyglądu gra nie raz będzie ocierać się o fotorealizm, zarówno jeżeli chodzi o otoczenie i co jak myślę najważniejsze, także o postaci. Jestem niesamowicie ciekaw, jaką grą okaże się Senua's Saga Hellblade 2 i czekam z niecierpliwością na jej datę premiery, czyli na 21 maja 2024 roku. A i w gwoli ścisłości gra ukaże się na Xboxach Series XS i na komputerach PC. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o majową topkę premier gier roku 2024. Mam nadzieję, że zestawienie Wam się spodobało, a ze swojej strony obiecuję, że postaram się, aby kolejne miesięczne topki premier gier pojawiały się już faktycznie na początku miesiąca. Tak czy inaczej, zaczynając od czerwca, spodziewajcie się tego typu zestawienia właśnie na początku miesiąca. Mam nadzieję, że mi się to uda. Tymczasem ja, jak zawsze, zachęcam Was do zostawienia łapki, suba, komentarza na kanale, bowiem to są rzeczy, które powodują, że człowiekowi się chce po prostu działać dalej. Dzięki wielkie za obejrzenie tego, jak i innych moich materiałów i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Na razie, cześć!